Witajcie ziomeczki. Dzisiaj zaczynę taką serię filmików poświęconych efektom różnym i ich umieszczaniu w pedalboardach. Niekoniecznie w pedalboardach, jeśli sobie gramy w domku albo też na scenie, to możemy nie używać takich urządzeń. Pokażę wam mniej więcej teraz jak wyglądałoby taki podstawowy zestaw efektów, bo zapewne każdy z was się zastanawia, że no inni mają na scenach takie rzeczy, no to też ja muszę zacząć sobie coś kombinować, coś tam robić, no nie? Więc generalnie tak, ja używam na koncerty, używam takiego niewielkiego pedal boarda, żeby nie mówić o pedałach. 40 na 30 cm. Konstrukcja jest taka dosyć solidna, jak widzicie, po prostu można rozwalać. To akurat mamy zapięcia na kudeczki, są takie dzędzelki, że można sobie kudkę założyć. No i generalnie z czymś takim można sobie na koncercik iść. Pod spodem taka jest kubeczka, żeby te efekty nam się jakoś nie gniotły, nie uszkodziły podczas transportowania. Tutaj w środku mamy taki koc, jak to się na to mówi, do którego za pomocą rzepów, akurat tu mam w tej kaczce przyklejony rzep, za pomocą tego rzepu sobie możemy przyklejać, przyczepiać efekty. Naturalnie tutaj widać, że trochę jest mało miejsca, jeśli kaczka zajmuje tyle miejsca, dużo efektów tutaj nie wejdzie. Nie wejdzie faktycznie i nie musi właściwie wchodzić dużo, ponieważ zwykle troszeczkę mnie tak bawi, jak tacy gitarzyści mają olbrzymie pedalboardy, po których sobie muszą skakać, żeby nacisnąć. Mają mnóstwo efektów, a właściwie trudno to ogarnąć. Im więcej efektów, taka jest zasada, tym generalnie sygnał jest bardziej zniekształcony. Wiadomo, mamy wtedy dużo różnych takich kabelków, za pomocą których łączymy te efekty. Mam różne rodzaje tych kabeleczków. Taki, prela. Więc im lepszej jakości kabelki, tym lepszy generalnie jest sygnał. Im lepsze efekty, tym lepszy też jest generalnie sygnał. Aczkolwiek my na nasze polskie realia, biedne, nie za bardzo nas stać na jakiś efekt, na przester za 1500 zł, więc skupimy się na takich bardziej, takich można powiedzieć, tańszych rzeczach. Generalnie takie w sumie to mam u siebie, można powiedzieć, na moim tu magazynie. W każdym razie tak, dobra. Dzisiaj w tym momencie, czy tam w tym filmiku, tylko wam pokażę, jak podłączamy mniej więcej, jaki można byłoby sobie zestaw skompletować. Generalnie, jak już wiecie, albo i nie wiecie, ustawienia efektów zaczynamy bardziej tak od prawej strony, czyli z prawej strony mamy gitarkę, ciupiemy sobie na gitarce, kabelek idzie z gitarki do efektu pierwszego, czyli z prawej strony tego pedału boarda. Generalnie dlatego tak jest zrobione, że w takim przykładowym efekcie in, czyli to, co idzie nam z gitary do efektu, jest z prawej strony, więc gdyby efekty wszystkie robione były na odwrót, to pewnie byśmy wtedy wszystkie ustawiali od lewej do prawej. Generalnie taki zestaw efektów, który można było sobie skompletować. Jako pierwszy taki efekt w tym naszym łańcuchowym sygnale mógłby być, ale nie musi, mógłby być tuner. Niestety nie mam akurat tuneru w kostce, w takiej małej kostce. Są tunery na przykład taki jak ten, są też takie tunerki właśnie w ten sposób zasilane na baterię lub tam 9-woltowy zasilacz, który jakoś jest umiejscowiony i włączony dodatkowo do obiegu. Generalnie jeśli nie mamy tunerka, to można byłoby jako pierwszy efekt, który moglibyście sobie zacząć kompletować. I chyba taki byłby w pierwszej kolejności przeze mnie polecany, czyli kaczkę. Tu mamy duży wpływ na jakość naszej gry, na jakość, na barwę, na artykulację naszego grania, ponieważ tutaj dokładnie my decydujemy, jaki dźwięk, jak to robimy, nie efekt, który jest jakoś tam ustawiony. Więc to jako pierwszy w sygnale generalnie mogła być kaczka, czyli na przykład sobie zamontuję tutaj wsadzę, żeby była być kaczka.
Mogę nam zrobić, wezmę sobie inny kabel z kątową wtyczką, o, żeby nam to ładnie nawet wyglądało. Też o tym trzeba pomyśleć, tutaj mamy delikatną krawędź, więc jeśli sobie stawiamy to na podłodze, wszystko jedno jaką mamy wtyczkę. Jeśli stawiamy w pedalboardzie, musimy wiedzieć, że no, ograniczają nas jednak te wymiary tego pedalboarda. I sobie mogę ustawić jako pierwsze byłoby to. Później generalnie po kaczkach mamy generalnie różnego rodzaju efekty. Dużo osób używa kompresory. Ja mam akurat w tym momencie taki kompresor. Mam też tutaj kompresor taki coś do basu. Generalnie na gitarze też na nim grałem i działa ok. Może to być jakiejkolwiek innej firmy. Kompresor, który można powiedzieć, jak nazwa wskazuje, ten dźwięk nam kompresuje, jakby tak można powiedzieć, ustawia. Więc to mogłoby być jako drugi w kolejności byłby kompresor, który już tutaj tej brzmienie tej kaczki nam konkretnie można powiedzieć ustawia. Później generalnie są różnego rodzaju przestery. Mamy dwa rodzaje, w zasadzie trzy, ale dwa takie podstawowe rodzaje. Distortion and overdrive. Distortion na przykład coś takiego. Crunch distortion. Lub tutaj już sobie szukam, o, taki distortion MXR, gdzie tu jeszcze mamy jakieś takie jajce, mam jeszcze jakiś, o, tu był taki ładny, niech no tylko ja to znajdę, o, jeszcze taka zabawka, o matko, nie przygotowałem się, zapomniałem o tych. O, na przykład taki mamy Distortion Pocket Metal, też jojo, dużo tego jojo, nie? Tego rodzaju efekty możemy ustawić sobie właśnie w dalszym ciągu za kompresorem. Generalnie tak, jest efekty Distortion, bo to zacząłem pokazywać. Distortion i Overdrive. Generalnie jedno i drugie inaczej brzmi. Overdrive na przykład Tube Screamer. Generalnie można powiedzieć, że overdrive'y są troszeczkę są słabsze niż distortion, czyli można powiedzieć tak sygnał wzbogacają, ale nie robią takiej sieki, nie rżną po prostu przestrzeni kosmicznej. Więc zwykle jest tak, że najpierw ustawiamy overdrive przed distortion, czyli on troszeczkę nam wzbogaca sygnał, można powiedzieć, i jakby dopala distortion, to coś. Czyli można powiedzieć, jeśli włączymy jedno i drugie, będziemy mieć już taki wzbogacony sygnał, możemy używać tylko jednego, możemy używać tylko tego, możemy w ogóle używać tylko tak, w ten sposób możemy grać i na przykład dopalać sobie tym wzmacniacz lampowy, możemy tylko mieć w ten sposób. Generalnie tutaj jak już kto woli, jak kto tam ma jakieś gusta różne, może sobie ustawiać dowolny z tych tutaj przesterków różnych. W tej kolejności. Generalnie, jeśli załóżmy, wywalę te rzeczy, tu byłby distortion. Żeby już nie bawić się, prawda, w overdrive distortion, to możemy sobie wybrać jedną rzecz. Generalnie, jeśli gracie metal, to generalnie pewnie by się przydał mocniejszy. O, nawet jak dam pocket metal, to już w ogóle będzie dla metalowców całkowicie fajna sprawa. Następne. Po tych rzeczach, po kaczce, czy tam po tunerze, kaczka, kompresor, przester, używa się różnego rodzaju efektów modulacyjnych. Modulacyjne efekty to właśnie na przykład delay, na przykład Horus lub Flanger, tu mam akurat dwa w jednym. Te efekty generalnie nam ubarwiają brzmienie.
to już w zależności jest po prostu od gustów, które były wcześniej. Czy delay, czyli ten efekt, który powtarza nam sygnał, dubluje go, może być przed jakimś modulacyjnym pozostałym, lub delay może być po. To już jest kwestia gustów. Będę robić też filmiki, które będą pokazywały różnice w brzmieniu, jeśli na przykład ustawimy kompresor tak, albo ustawimy kompresor tak. Jeśli ustawimy kaczkę w ten sposób, lub w ten sposób, lub w jakikolwiek inny sposób. Nie ma jakiejś konkretnej, powiedzmy, takiej sztywnej, żelaznej zasady, że nie można na przykład czegoś tam ustawić. To jest kwestia już gustów i jak uważacie, tak można sobie zrobić. Im więcej się eksperymentuje, tym lepiej. Zdobywamy doświadczenie i ewentualnie, jeśli coś źle brzmi, wiemy, że a to jest do dupy, to już nie będę w ten sposób robić. W każdym razie, generalnie mniej więcej tak to się robi. Tutaj też mam rzepy, więc się mi przyczepia. O, tak. Załóżmy, zrobimy tego. Później można byłoby zrobić w ten sposób. Najlepiej sobie szukać takiej drogi, żeby te kabelki w miarę krótkie kupować, bo mogę zrobić tak i dłuższym kablem sobie pociągnąć tutaj. Albo mogę tak i stąd kablem wyjściowym znowu do wzmacniacza. W każdym razie mamy te rzeczy. No i na końcu, tym bardziej jeśli jeszcze gramy właśnie cięższą muzykę, przyda nam się bramka szumów, na przykład taki noise gate lub Behringera noise gate, albo na odmianę sobie, o, trzaśniemy to. I generalnie to byłby taki zestaw, można powiedzieć, taki coś konkretnego, co można na tym cisnąć i można zadziałać. Dodatkowo jeszcze wam powiem, że są różne pozostałe efekty, które wpływają na też na brzmienie. Na przykład jednym z takich efektów jest BBE Sonic Maximizer. Tak się to nazywa. To generalnie brzmienia jakoś go specjalnie go nie modyfikuje. Wiemy, przester fajnie robi nam moc. Delay powtarza, bramka szumów nam wycisza. Generalnie ona też nie wpływa na brzmienie, ona tylko nam wycisza szumy. Kaczka, to już wiadomo, kwacze sobie. Kompresor kompresuje dźwięk, nie jest bardzo jakiś taki, jakby to powiedzieć, taki, nie robi wielkiego, można powiedzieć, hałasu, ani jakichś spektakularnych efektów, jednak ja używam, właściwie cały czas używam kompresora, zarówno przy czystym graniu, jak i przy przesterze, ponieważ, no nie wiem, on po prostu tak robi brzmienie, że ciężko się bez niego obejść. I faktycznie, jak jest w opisie jednego z kompresorów firmy MXR, kompresor to jest taki koń roboczy i tajna broń wielu muzyków i niektórzy bez niego się nie mogą obejść. Ja właśnie należę do takiego grona takich osób. Wracając teraz do tego BBE, tu mamy generalnie taki efekt, który, jakby to powiedzieć, porządkuje nam sygnał. Tam można w skrócie powiedzieć, ma dwie gałki, proces i LO kontur, czyli od niskich częstotliwości. Generalnie upraszczając zupełnie to co on robi, zresztą jest objęty 42 patentami, więc generalnie jakieś takie troszeczkę chyba mało dostępne informacje tam są przechowywane. W każdym razie to co on robi, odpowiada za pracę niskich częstotliwości i można powiedzieć takich wyższych częstotliwości. To nie jest treble, to jest, trzeba byłoby posłuchać. Zresztą w jednym z filmików robiłem test tego efektu. On dodatkowo jakby po prostu sprawia, że ten nasz dźwięk jest bardziej taki klarowny, bardziej lejący się. To jest, nie potrafię za bardzo tak dokładnie opisywać. Najlepiej jak sobie sami posłuchacie testu tego efektu. Będę też go robił w układzie takim pedalboarda. To sobie ocenicie sami. Generalnie takie coś, takiego BBE można używać też przed bramką. Przed bramką szumów i można sobie z nim działać. Jeśli wiadomo, nie mamy dużo pieniążków, można sobie byłoby zrobić w ten sposób. Wywalamy to, wywalamy na przykład to. Możemy zrobić, chodź tu, w ten sposób. Nawet można by zrobić kaczka,
czy tam, no Tulera już prawda nie ma, to nie muszę nawet mówić o nim, czyli Kaczka, Przester, jakiś tutaj Horus Flanger, one są dosyć fajne, ewentualnie właśnie, ewentualnie jakiś delay, można sobie wtedy trzasnąć i bramkę szumów, lub nawet bez bramki szumów też niektórzy się obchodzą i żyją całkiem dobrze, nie ogłuchli. Lub nawet jeszcze bez tego, jeśli mamy w piecu przester fajny, fajnie brzmiący, możemy w ten sposób. Lub jeśli bardziej okrojona wersja, to byłaby taka, czyli sama kaczka. Jeśli w ogóle się zastanawiasz, jaki efekt sobie użyć, to czy użyć na początek, bo no coś chce zacząć działać, więc co na początek? Ja bym radził kaczkę. Tutaj też trzeba się nauczyć ją obsługiwać, żeby to kwakanie nie było jakieś takie zupełnie chaotyczne. Jednak to jest akurat fajne urządzenie, które dodatkowo bardzo wzbogaca grę i fajnie nam tworzy fajne partie, można sobie na niej wciskać. Zapomniałem oczywiście powiedzieć, teraz sobie zorientowałem się, o power supply, czyli urządzeniu, które generalnie dostarcza nam prąd do tych efektów, bo bez prądu nie pojedziemy. To akurat jest też firma Yoyo znowu, która ma cztery tej wyjścia na 9-woltowe efekty. Tutaj znowu 4 wyjścia na 9-woltowe, a tutaj 2 na 18-woltowe. Te co tutaj mam, to są wszystkie na 9V. Sześciuteńki są na 9V, więc generalnie byśmy użyli tych wyjść. Takie coś też trzeba jakoś w pedalboardzie sobie zamontować. Do niego są w zestawie kabelki o takiej długości, która no, mniej więcej 30 cm, to może ma 20 cm. I po prostu ten efekt jakoś sobie też montujemy. I sobie z nim jakoś działam, źle to poustawiałem, trochę debilisko. Trzeba, wiadomo, jeśli już bawimy się z pedalboardem, musimy wiedzieć, że nas ogranicza rozmiar. Generalnie 40x30, tak jak tutaj mamy, to jest mało, można powiedzieć tak spartańsko, ale na koncerty wystarcza. Jeśli mamy nawet więcej efektów, to możemy raz wziąć jeden efekt, raz wziąć drugi efekt, nic się nie stanie. Albo kupić sobie wielki pedalboard, wielką podłogę, sobie po niej skakać. Do efektów jeszcze naturalnie właśnie używamy te kabelki w pedalboardzie sobie, żeby to ustawiać. Trzeba byłoby, tu już zupełnie teraz losowo ustawiam. Trzeba byłoby sobie po prostu poogarniać, gdzie który jest. Gdzie który miałby być. Tak, żeby to jakoś nie przeszkadzało też podczas samego naciskania. Prawda? No to też byłby w tym problem. Są też wtyczki, które wam pokażę. O, z jednych z filmików widzieliście taką wtyczkę albo taką. One z kolei za pomocą tych wtyczek możemy właśnie łączyć efekty, które są na przykład w tej samej wysokości. Załóżmy, mam ten i ten efekt. I one, jak tutaj widzicie, na tej samej wysokości mają gniazda, czyli tym efektem, tym łącznikiem moglibyśmy je połączyć. Zostanie tylko właściwie, tylko to czarne nam zostanie w pedalboardzie jako zajmowanie przestrzeni. No można powiedzieć, że tutaj właściwie jest jeszcze nawet krócej niż to czarne, tylko że tutaj nam wystaje kabel. Mamy też takie kabelki jak ten. Bardziej taki giętki, elastyczny. O. Też można by było w ten sposób zamontować, można go jakoś nawet przyczepić. Jakoś to będzie nam wyglądało. W każdym razie zacznijcie zabawę. Muszę natomiast wspomnieć o tych różnych wzmacniaczach typu Fender Mustang czy jakiś tam Line 6 Spider 4 czy tam inne modele. One mają dużo efektów wbudowanych. Oczywiście nie krytykuję tych wzmacniaczy, ponieważ jeśli mielibyśmy same te efekty, kupować same te efekty, tutaj to są około 1500, więc jeśli wzmacniacz mamy za 600 zł i tam mamy, można powiedzieć, efektów za jakieś 2000 albo więcej, to oczywiście nasuwa się myśl, że przecież lepiej taniej. I część osób z was w ogóle nie będzie chciała eksperymentować. Jedynym wtedy, w takim wypadku, jeśli mamy Mustanga czy tam Spidera, jedynym wyjściem byłaby kaczka. Kaczka, kompresor,
Sonic Storm, ten BBS, Sonic Maximizer i na przykład bramka szumów można było dodatkowo poużywać. To są efekty, których raczej nie ma w tych wzmacniaczach. Nad kompresorem się jeszcze zastanawiam, musiałbym się dokładnie zastanowić, czy jest. I bramka szumów prawdopodobnie też jest. Przynajmniej w Spiderze chyba jest. Natomiast na pewno tego nie ma i kaczki z nożnej też nie ma. Jest na pewno auto ła, ale nie ma takiej nożnej. Więc te wzmacniacze, takie te Spidery i Mustangi, te wszystkie inne, które mają kupę różnych efektów, są takim zamiennikiem. Jednak tutaj liczę na to, że będziecie też próbowali grać jakieś koncerty, na których Line 6 Spider 15, 30, 40 będzie za małym rozwiązaniem. Lub tam Fender Mustang, nie wiem jaki oni tam robią maksymalną moc tego wzmacniacza. Są na pewno jest Mustang, przepraszam, Spider, który jest 100-watowy na dwóch głośnikach 12-calowych. Też dużo osób na nim gra i sobie chwali. Ale tutaj liczę na to, że będziecie eksperymentować z tymi efektami, ponieważ te efekty generalnie są, można powiedzieć, lepszej jakości. Nie są cyfrowe w każdym razie. To są analogowe efekty na jakichś tam krzemowych, czy tam jakichś innych takich analogowych urządzeniach wsadzone, skonstruowane, więc dźwiękowo można powiedzieć, że one są troszeczkę tak bardziej jakościowo lepsze niż cyfrowe. Nie zawsze to cyfrowe musi być używane i nie zawsze jest idealne. Więc no, eksperymentujcie po prostu, bawcie się, have a fun, kurde, i kombinujcie po prostu. Byłaby miazga o to sobie zrobić do wzmacniacza. Następne filmiki będą polegały już na testowaniu tych różnych efektów i ich kolejności, żeby sobie samemu posłuchać, a nie opierać się na gadaniu jakiegoś pajaca z YouTube'a. No także no, pajac będzie jeszcze robił filmiczki następne. Na razie.